somatyzacja objawów, to znaczy właśnie bóle brzucha, bóle głowy, czasami bóle mięśni. Najczęściej są to bóle głowy i bóle brzucha, ale czasami mogą to być zaburzenia widzenia. Spektrum tych objawów jest naprawdę bardzo szeroka. Oczywiście wtedy trzeba udać się do lekarza, dziecko musi zostać zbadane, zrobić podstawowe badania, ale jedyną przyczyną tych objawów mogą być właśnie problemy psychiczne. Innym objawem jest ruchliwość dziecka. Niektóre dzieci na takie pewne swoje problemy czy depresyjne, czy emocjonalne będą reagowały nadmierną ruchliwością. Czyli to będzie tak zwane dziecko nadpobudliwe, dziecko, którego wszędzie jest pełno, które budzi pewne frustracje otoczenia, bo jest to dziecko trudne do upilnowania, często coś zbije, zepsuje, bo po prostu jest wszędzie. A drugą skrajnością jest dziecko, które jest bardzo wycofane. Ono z kolei kompletnie nie chce się ruszać, jest niechętne, jak chcemy je wyciągnąć na spacer, na cokolwiek, na rolki, na jakąkolwiek inną aktywność, to dziecko po prostu nigdy nie chce, ono nie chce iść z kolegami, ono po prostu się zamyka w sobie, siedzi i prezentuje to nam w takiej formie, że najbardziej chce, żeby je zostawić w spokoju. Czyli taka znowu obniżona aktywność ruchowa. Kolejną rzeczą, na którą warto, żeby rodzice zwrócili uwagę, są zainteresowania. Czyli dziecko, które nie sporadycznie, ale które cały czas twierdzi, że się nudzi, albo tą nudę przykrywa ciągłym przesiadywaniem na telefonie i na innych urządzeniach elektronicznych. Dziecko, które w zasadzie nie prezentuje samo z siebie jakichś rzeczy, które lubi, czyli nie prezentuje tego, że nie wiem, lubi grać w piłkę, interesują go konie albo inne rzeczy, że czegoś szuka, coś chce zrobić, gdzieś wykazuje jakieś takie zainteresowanie otaczającym go światem, chce pogłębić gdzieś tam swoją znajomość pewnych rzeczy, tak? Może to być muzyka, rysowanie, cokolwiek. To jest dziecko, które zasadniczo nie robi nic. Ewentualnie właśnie widzimy je tylko i wyłącznie z telefonem w ręku. Tutaj też warto pogłębić wtedy przyczynę tego i poszukać, czy aby na pewno nie możemy odnaleźć jakichś wspólnych zainteresowań. Właśnie tak przechodzimy płynnie do cyberprzestrzeni, co jest jedną z najtrudniejszych rzeczy w dzisiejszym chyba takim największym wyzwaniem dla rodziców i dla dzisiejszego pokolenia dzieci i młodzieży. Cyberprzestrzeń jest rzeczą bardzo fajną i niosącą ze sobą naprawdę bardzo dużo nowych możliwości, ale też jest rzeczą, z której trzeba po prostu korzystać odpowiedzialnie. Ponieważ jest to narzędzie, które bardzo szybko uzależnia, a dzieci są szczególnie podatne na uzależnienie, dlatego to właśnie my, rodzice, musimy nauczyć dzieci z dobrego korzystania z urządzeń elektronicznych. Dlatego, że gra, film, bajka to jest coś, co jest przyjemne. Jeśli jest przyjemne, to dlaczego mamy sobie to ograniczać? Dzieci nie rozumieją, dlaczego mamy to sobie ograniczać. To, że nadmierne spędzanie czasu przed ekranem, monitorem, czegokolwiek jest szkodliwe, zostało opisane naprawdę w tysiącach artykułów i tego nie trzeba nikomu udowadniać. Ma to zły wpływ i na zdrowie psychiczne, i na zdrowie fizyczne. Natomiast dziecko samo z siebie tego nie wie i jeżeli my jemu nie narzucimy pewnych barier i granic, naprawdę nieliczne dzieci same sobie je narzucą. I tutaj naprawdę jest ogromna rola rodziców, żeby ten czas przed ekranem kontrolować. Dzieci są niezwykle sprytne. Gdybym ja nie miała własnych, to bym nawet się nie przekonała, jak są sprytne. To, że małe dzieci umieją obsługiwać wszelakie urządzenia elektroniczne, to każdy rodzic małego dziecka wie. A to, jak nastolatki potrafią obejść wszelkie ograniczenia, zakładane blokady, czy też to, jak rodzice próbują im narzucić granice korzystania ze sprzętów elektronicznych, to też każdy taki rodzic nastolatka, który się mu pilnie przygląda, będzie wiedział. Moje własne dzieci też próbowały oczywiście to obejść i naprawdę pomysły dzieci są przeróżne. Jedne dzieci potrafią kupić sobie drugi telefon, o którym rodzice nic nie wiedzą.
Inne dzieci potrafią pójść grzecznie spać, a wstawać o 2-3 w nocy i spędzać czas przed ekranem, a potem rano się budzą, są niewyspane, wyglądają na chore i rodzice naprawdę, to ja dzielę się z Wami przypadkami, które spotykam na co dzień w poradni. I rodzice przychodzą i mówią, martwiąc się, że dziecko jest chore, coś mu jest i tak dalej, a to jest po prostu dziecko kilka nocy niewyspane. Także tutaj mówiąc dziecko, to jest głównie młodzież, mam na myśli. Także tutaj naprawdę rodzic musi być bardzo czujny i stosować ograniczone zaufanie do swojego nastolatka. I no niestety do momentu, kiedy nabędzie samokontroli, kontrolować jego czas spędzany przed ekranem. Tak, no i utrata sensu i wiary w siebie, utrata w ogóle takiej motywacji do działania. Niestety bardzo często konsekwencją uzależnienia od gier i filmów jest właśnie utrata sensu życia, tak? To bardzo często obserwujemy u młodzieży, że to zresztą każdy nauk prowadzi do tego, tak, że jakby nasze widzenie przestrzeni świata jest bardzo zawężone i tracimy ten jakiś sens do dalszego działania. Tutaj nakłada się szczególnie u młodzieży sam wiek nastoletni, który niesie ze sobą wiele takich pytań kluczowych, życiowych, też często takie właśnie zwątpienie. Dlatego tutaj też należy wykazać taką dużą czujność i rozmawiać ze swoim dzieckiem na tematy sensu życia, jak widzi dalszą swoją przyszłość, motywować go przede wszystkim, tak? Powtarzać swoim dzieciom często, że naprawdę są dla nas cenne, że są dobre w tym, co robią, że no, my chcemy być dla nich wsparciem we wszystkim, co będą chciały robić, tak? Nie projektować na nich swoich własnych wizji swojego dziecka, tylko pokazać im, że akceptujemy je takie, jakie są i motywować do dalszego działania, tak? Żeby chciały poznawać ten świat, chciały się rozwijać, chciały coś robić.